Na tych zajęciach dowiesz się, jak prawidłowo maszerować, jak wygląda odpowiedni krok i sylwetka, jaka rozgrzewka zalecana jest przed marszem. Nordic walking to sport dla każdego. Jak podkreślają specjaliści, ma zbawienny wpływ na zdrowie, relaksuje, przyspiesza metabolizm i poprawia kondycję. Ruch na świeżym powietrzu, jakikolwiek spacer i delikatna praca ramion w tak zwanej już technice podstawowej z kijami zdecydowanie pomaga. Jeżeli używamy już pełnej techniki Nordic Walking, wtedy nasz organizm o wiele lepiej reaguje, szczególnie jeżeli puszczamy i chwytamy te kije, wtedy automatycznie praca serca jest ulepszona. Treningi z kijami to wspólna inicjatywa Bełchatowskiego Starostwa i Powiatowego Centrum Sportu. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnych kijów. Organizatorzy zapraszają zarówno początkujących, jak i osoby już uprawiające tę dyscyplinę sportu. Wystarczy wygodne obuwie, strój w miarę sportowy i oczywiście kije, które nam się przydadzą, oraz dobre samopoczucie. Na pewno warto. Spróbować należy. Ja do ubiegłego roku też nie miałam żadnego doświadczenia w tym zakresie. Zaczęłam chodzić, polubiłam. Mało tego, że polubiłam chodzenie z kijkami, polubiłam spotkanie w gronie znajomych. Poznanych po prostu na kijkach. Nordic Walking chodzi jak profesjonalista. We wtorek początek zajęć o godzinie 18 przy siedzibie Powiatowego Centrum Sportu. Czyli jeszcze coś, no nie, są jakieś ćwiczenia, tak? Kilometr.